10 oznak psiej radości. Raczej potrafimy rozpoznawać, gdy nasze psy są zadowolone, są szczęśliwe, ale dzisiaj taka króciutka podpowiedź. Tutaj może zanim zacznę, zapraszam na mojego patronajta, zapraszam na inne formy wsparcia tego kanału, czyli na przykład postawienie symbolicznej kawy czy też komentarz z super podziękowaniem, no ale głównie patronajta. Może znajdzie się więcej niż ta jedna osoba. Ale nie przedłużajmy, zacznijmy od tego, że po pierwsze pies mocno merda ogonem. I tutaj te ruchy tym ogonem, tego ogona są szerokie. Ogon jest w miarę luźny. Pamiętajmy, że merdanie ogonem przez psa może oznaczać wiele rzeczy, ale to takie radosne merdanie, które niekiedy powoduje, że wręcz całe ciało psa się rusza, że ten ogon właściwie uderza o wszystko co jest dookoła, jest łatwe do odróżnienia od tych innych rodzajów merdania psiego ogona. I to merdanie tym ogonem jest, jest tą podstawową oznaką, że nasz pies jest szczęśliwy, że jest zadowolony. Po drugie, pies mocno dąży do kontaktu z nami, dąży do bliskości, chce być obok nas, chce przebywać cały czas w naszej obecności i niejako tą radością się z nami dzielić. Pies, który jest nieszczęśliwy, będzie unikał nas, będzie unikał kontaktu właściwie z wszystkimi, będzie się krył, a zadowolony, Pełen radości pies będzie chciał być blisko osób, istot, które lubi, na których mu zależy. No i co oczywiście oznacza, że będzie blisko nas, a przynajmniej powinien tego chcieć. Trzecia oznaka to duże, błyszczące oczy, źrenice takie wesołe oczy. Do tego pies dąży do tego kontaktu wzrokowego z nami, dąży do tego, żeby patrzeć nam w oczy. No i naprawdę te oczy są naprawdę takie wesołe. Po psiemu wesołe. Duże, błyszczące, szerokie źrenice. Pies w nas się wpatruje, dąży do tego kontaktu wzrokowego, do czego najczęściej psy po prostu nie dążą. Tutaj musimy pamiętać, że to patrzenie w nasze oczy te duże, rozszerzone oczy to nie jest coś, co najczęściej psy po prostu stosują, ale kiedy pies jest pełen radości, jak najbardziej. Czwarta oznaka to oczywiście rozluźnione ciało. Brak napięć i widać to w przypadku psów, które się poruszają, które stoją, które leżą. Pies jest zrelaksowany, jego ciało pokazuje: nic mi nie zagraża, jestem szczęśliwy, czy jestem szczęśliwa i jest super. To zrelaksowane ciało, takie rozluźnione ciało, naprawdę bardzo łatwo zaobserwować w przypadku psów, które znamy. No ale ogólnie widać, kiedy pies jest rozluźniony, kiedy te jego ruchy, jego zachowanie właśnie sugeruje taki luz i po prostu, nie wiem, jakby to nazwać chillere, nie wiem, jak się teraz używa słów, no ale człowiek, który ma trójkę w wieku z przodu, no to już nie wie, jak się teraz, można powiedzieć, mówi. Po prostu pies jest rozluźniony. Piąta oznaka to to, że pies jest aktywny. Psa jest wszędzie pełno. Oczywiście może taki pies też leżeć, być rozluźniony, może po prostu odpoczywać, cieszyć się życiem, ale pies, który jest pełen radości, no, próbuje jakoś te emocje pokazać, próbuje te emocje po prostu. W jakiś sposób zużytkować, no i on jest po prostu bardzo aktywny, potrzebuje tego ruchu, potrzebuje po prostu tego rozbiegania. No i tutaj to widać po jego dużej aktywności. Szósta oznaka. Pies bardzo chętnie się bawi, jest bardzo chętny do zabawy, prowokuje nas do tej zabawy, zachęca nas do tej zabawy. Wiemy, że zabawa dla psa jest czymś bardzo ważnym i taki no, niezbyt szczęśliwy pies no, nie będzie chciał się z nami bawić, nie będzie chciał się z nami bawić, no i dodatkowo nie będzie nas też chciał tak do końca słuchać. A pies, który jest pełen radości, oczywiście będzie bardzo chętny do zabawy, ta zabawa będzie bardzo, bardzo emocjonalna. Ta zabawa będzie bardzo emocjonalna, będzie pies potrzebował naszej obecności, i ta zabawa będzie bardzo żywiołowa. Psy, chociaż z reguły kochają zabawę, to jednak ta zabawa w przypadku bardzo szczęśliwego, wesołego psa jest jeszcze, można powiedzieć, fajniejsza. Siódma oznaka: entuzjazm, dużo energii, otwartość na świat, widziana w każdym kroku w tym całym zachowaniu naszego psa. Pies jest podekscytowany, jest, jest pełen entuzjazmu, widać, że ta energia go rozpiera, ta radość go rozpiera i to jest taka trudna do opisania, ale zauważalna można powiedzieć rzecz. Ciężko to opisać? No ale my to na pewno zauważymy, kiedy pies jest Entuzjastyczny, podekscytowany, pełen energii i to takiej radosnej energii. Widać, że te emocje są na bardzo wysokim poziomie i widać, że te emocje są no, bardzo dobre. Ten pies, pełen entuzjazmu, naprawdę mocno różni się od takiego, można powiedzieć, zwykłego, troszkę znudzonego psa. Ósma oznaka. Pies dąży do takiego bezpośredniego kontaktu, chce się do nas przytulać, liże nas. Podaje łapę, dąży do takiego kontaktu fizycznego, do takiej bezpośredniej bliskości, tak, żeby być blisko tego swojego opiekuna, żeby no, przekazać mu te swoje emocje, okazać te emocje. No i tylko pies, który ma naprawdę bardzo dużo. I należy pamiętać, że oczywiście może to też robić pies, któremu jest smutno, który potrzebuje pocieszenia, no tylko, że to troszkę inaczej wygląda. To znowu jest coś, co ciężko opisać, ale to przytulanie, to lizanie w przypadku psa, który jest bardzo zadowolony, wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku psów, no które tym kontaktem fizycznym, tym przytulaniem, tymi pieszczotami chcą sobie poprawić humor. Dziewiąta rzecz. Dobrze śpią, potrafią się zrelaksować. Pies, który jest zadowolony, nie ma problemów z snem, nie ma problemów też z odpoczywaniem. Jest rozluźniony, już się przed chwilą wyszalał, na przykład z nami się pobawił, był z nami na spacerze, pokazał nam 20 razy, jak nas bardzo kocha, a teraz nie ma problemów z tym, żeby odpocząć. Chociaż niekiedy to podekscytowanie może mu. Przeszkadzać, to jednak taki pies dobrze śpi, potrafi się zrelaksować, nie czuje zagrożenia, więc to pies, który jest po prostu pełen radości. Dziesiąta oznaka to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, oczywiście psy nie narzekają na apetyt, mają bardzo dobry apetyt. Niekiedy wręcz do przesady, na to też trzeba uważać. Do tego ten pies bardzo chętnie nazwita, nie może się doczekać naszej obecności, i to nie jest takie coś, co wynika tylko z nudy, ale to też właśnie coś, co wynika z tego, że pies potrzebuje kogoś, z kim tą radość może dzielić. To jest podobnie jak z nami, niekiedy chcemy, żeby ta radość była czymś, czym możemy się podzielić również z innymi osobami. Dlatego właśnie pies chce mieć kogoś obok siebie, komu będzie mógł komu będzie mógł pokazać, że jest zadowol że jest zadowolony oraz co bardzo, bardzo dla nas ważne w ten sposób oraz co jest dla nas bardzo, bardzo ważne w ten sposób po prostu nas docenia pokazuje, że no, jednak to uczucie względem nas jest naprawdę duże. Czyli, chce być obok nas, wita nas, nie narzeka na apetyt. Tak jak widzicie, można powiedzieć te rzeczy są łatwe do zauważenia. Raczej każdy z nas wie jak ten bardzo zadowolony pies wygląda i mam nadzieję, że to jest stan, w którym nasz pies jest właściwie zawsze. Może poza tym etapem życia, który spędza u specjalistów, którzy go Muszą oczywiście co jakiś czas przebadać, którzy muszą po prostu sprawdzić jego stan, ale to jest coś pomijalnego. Więc taki pies, który jest pełen radości, potrafi pokazywać to w bardzo mocny sposób. Potrafi pokazywać całemu światu, jak zadowolonym, jak wesołym jest psem. I to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, żeby ten pies mógł nam pokazywać, jak zadowolony jest jak ta radość z niego wręcz bije. No i fajnie by było gdybyśmy to zauważyli i również pokazali temu psu, że my również doceniamy jego obecność i też cieszymy się razem z nim. No ale tutaj są materiały jak pokazać psu różne rzeczy. Tutaj oczywiście dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam do ocenienia, skomentowania, do wsparcia tego na do wsparcia tego kanału. Zapraszam też na moje inne kanały. Linki są w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.